Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj króciutko, jak postępuję z moimi liliowcami i liliami, kiedy przekwitną. Liliowce w dużej części już przekwitły, lilie też już przekwitają i czas je krótko przyciąć. Kilka dni temu przycięłam tutaj kilka liliowców na tej rabacie, które właśnie najwcześniej chyba przekwitły z moich liliowców. I teraz rozrzucę trochę nawozu wieloskładnikowego po to, żeby miały więcej siły, żeby odrosły ładne liście i żeby zgromadziły składniki pokarmowe, które pozwolą im zakwitnąć w przyszłym roku. No i żeby zawiązały ładne pąki kwiatowe. Mam tutaj nawóz wieloskładnikowy. To jest nawóz Ogród 2001 do roślin kwitnących, do owoców, do warzyw. Taki w sumie dosyć uniwersalny nawóz. Stosunek NPK w tym nawozie jest tak około 2 do 1 do 2, czyli sporo potasu, na tym mi zależało, ponieważ część moich liliowców miała bardzo duże oznaki niedoboru potasu w tym roku, więc dostaną potas, żeby w przyszłym roku już nie było takich podeschniętych liści. Azot po to, żeby mogły odbudować masę zieloną po przycięciu. I teraz będę rozsypywać tutaj tak mniej więcej taką garstkę na metr kwadratowy rabaty. Trzeba ją rozsypać. I dobrze jest lekko przegrabić grabkami, żeby odrobinę chociaż wymieszać. Kiedy tylko deszcz zacznie padać, ten nawóz wsiąknie w ziemię i rośliny będą mogły z niego korzystać. Liliowce mają płytki system korzeniowy, więc zaraz będą miały dostęp do nawozu. Liliowce dosyć szybko odbijają. O tutaj po przycięciu już widać, że zaczynają wypuszczać nowe listki. Tutaj jeszcze trzeba trochę poczekać, ale za jakieś 2 tygodnie będzie już piękna zielona kępka. Natomiast jeżeli chodzi o przekwitnięte lilie, to zostawiam niemal całą łodygę z liśćmi. Obcinam tak mniej więcej około 20 cm pod najniższym kwiatem, który był. I dzięki temu roślina ma jeszcze bardzo dużo liści, które będą gromadzić składniki pokarmowe w cebuli. A poza tym ładnie wygląda to na rabacie. Tutaj jeszcze parę kwiatów mi kwitnie, dlatego tego nie będę na razie obcinać. Poczekam jeszcze 2 dni. I wtedy zetnę. Tutaj już ostatnie pąki moich lilii się rozwijają. Cały czas bardzo ładnie pachną. Wysokie, wyższe ode mnie, tak około 1,80 m. W tym tygodniu zajęłam się też moją gruszą, którą prowadzę w formie palmety. Wymieniłam jej rusztowanie. Te kijki z rusztowania zamieniłam na dłuższe. Podwiązałam tutaj końcówki pędów, czyli te części, które wyrosły od wiosny. Posprawdzałam wszystkie wiązania. Trzeba wiązania sprawdzać przynajmniej 2 razy w roku, żeby nie wpijały się w korę. Najlepiej jest właśnie to zrobić w środku lata, ponieważ na wiosnę roślina mocno przyrasta i wtedy właśnie może być to wiązanie już za ciasne. Tutaj te patyczki są teraz, to rusztowanie jest teraz dłuższe. Przywiązałam tutaj te pędy, które wyrosły od wiosny i ustawiłam je w pozycji poziomej. Natomiast te pędy, które są teraz pionowe, na początku sierpnia poprzycinam tak na wysokość około 10-15 cm. Dzięki temu w przyszłym roku na tych pędach wyrosną krótkopędy, na których gruszka będzie owocować. Na razie mam właśnie zrobione 3 piętra. To jest nowe piętro,
całkiem młodych pędów, które wyrosły tutaj po wiosennym cięciu i są przygięte właśnie do tego poziomego patyczka. Tutaj przewodnik, który jest teraz bardzo wysoki, wiosną skrócę go tak mniej więcej na 40 cm i tam będzie już ostatnie piętro mojej gruszki. Nie chcę, żeby była za wysoka. Wystarczy mi taka właśnie o wysokości około 2 metrów. Także jeszcze w sierpniu trzeba będzie poskracać te pędy, które tutaj powyrastały. Ten jest taki fajny. Sam się kieruje tak lekko ku dołowi, czyli na nim będą bardzo ładne krótkopędy i właśnie zostanie w sierpniu skrócony tak mniej więcej na taką długość. I tak samo ten już co prawda tutaj zakończył wzrost, już tutaj na szczycie nie rośnie, ale też go skrócę, żeby właśnie utrzymać taką zwartą formę, żeby mieć tutaj taki pas krótkopędów. Mam nadzieję, że w przyszłości z pysznymi gruszkami, ponieważ nie wiem, co to jest za odmiana. Miała być odmiana kolumnowa, okazało się, że to jest taka normalnie rosnąca gruszka i dlatego właśnie kombinuję z tą formą palmety. W tej chwili wygląda to w ten sposób. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Żegnam się z Wami moimi mieczykami. Tutaj są trzy kolory. Odmiana o takich kremowo-różowych kwiatach. Kwitnie teraz bardzo ładnie. Zaczyna kwitnienie taka limonkowa odmiana. I tutaj jeszcze jest taka morelowa. O takich ładnych kwiatuszkach. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.